Witam Państwa. Dzisiejsza prezentacja poświęcona jest współczynnikowi zgodności W Kendalla. Współczynnik ten wyznaczany jest, aby oszacować siłę sędziowskiej zgodności. Czasami nazywany jest również współczynnikiem sędziowskiej rzetelności. Zaraz wyjaśnię, dlaczego ta druga nazwa. Bierze się ona ze sposobu interpretacji tego współczynnika, a więc również ze sposobu wyliczania, wyznaczania tego współczynnika. Otóż sędziowie oceniają obiekty badane, czy oceniają badane osoby, przyznając punktację poszczególnym osobom. I dalej na podstawie tej punktacji możemy posortować nasze obiekty badane. Czyli każdy sędzia, przyznając punktację, sortuje jednocześnie badaną grupę obiektów. Następnie wyznaczając zgodność oceny sędziowskiej, sprawdzamy, czy to posortowanie przez każdego sędziego jest dokładnie takie samo. Jeśli by tak było, to znaczy, że rzeczywiście istnieje jakiś porządek w naszych obiektach i ten porządek jest oczywisty, na tyle oczywisty, że poszczególni sędziowie wydają dokładnie ten sam werdykt co do uporządkowania. I w takiej sytuacji współczynnik zgodności W Kendalla byłby najwyższy. Najwyższy, czyli wynosiłby 1. Współczynnik ten zawiera się w przedziale od 0 do 1, gdzie 1 oznacza idealną zgodność ocen sędziowskich, czyli idealną rzetelność sędziów, ponieważ rzeczywiście dobrze rozpoznają to naturalne uporządkowanie występujące w tej grupie obiektów. Natomiast współczynnik Kendalla równy 0 oznacza brak uporządkowania tych obiektów takiego naturalnego, to znaczy każdy sędzia nieco inaczej czy zupełnie inaczej segreguje badane obiekty i wówczas mówimy, że nie ma zgodności oceny sędziów, czyli ta rzetelność oceny nie może być wówczas silna. W naszym przykładzie będziemy obserwować grupę tancerzy. Dalej nasi sędziowie będą tych tancerzy oceniać, będą przyznawać punktację dla poszczególnych tancerzy i na podstawie tej punktacji będziemy mogli przydzielać miejsca na podium. Usegregowanie wyznaczone przez pierwszego sędziego jest następujące. Drugi sędzia podobnie posegregował naszych tancerzy, z tym, że miejsce drugie i trzecie zostało nieco inaczej przyznane niż przez sędziego pierwszego. I sędzia trzeci również dość podobnie, ale miejsce trzecie i czwarte zostało tutaj zamienione. Przejdźmy do tego przykładu w programie PQStat. Uruchomimy program i wybierzemy dane. One znajdują się w plikach przykładowych dołączonych do programu. I plik w języku polskim nazywa się sędziowie. Otwórzmy. W pliku tym mamy 9 sędziów i tych 9 sędziów ocenia kilka par tanecznych. Naszych par tanecznych mamy tutaj 6. 6 kolumn mamy wypełnionych. I sędziowie przyznają punkty parom tanecznym. Na podstawie tych punktów w kolejnym etapie możemy przyznać miejsca, które zgodnie z tymi punktami każdy sędzia dla danej pary by przyznał. W naszym pliku danych znajdują się już te miejsca, czyli mamy tutaj na przykład, spójrzmy, pierwszy sędzia, pierwsze miejsce para F, a ostatnie, czyli 6 miejsce para B. W pliku danych mogą się znajdować już takie uporządkowane rangi, możemy powiedzieć, albo rzeczywista punktacja. Nie ma to zupełnie znaczenia. Ten współczynnik wyznaczany jest dla skali przynajmniej porządkowej, a zatem jeśli znajduje się tutaj punktacja, znalazłaby się punktacja w zamian za te kolejne miejsca na podium, to wówczas ta punktacja zostałaby porangowana, czyli przyznane te miejsca na podium. Także nie ma większego znaczenia, czy my już tą porangowaną punktację tutaj, te przyznane miejsca wpiszemy, czy rzeczywistą punktację. W jaki sposób wyliczamy współczynnik W Kendalla? Udajemy się do menu statystyki, dalej testy nieparametryczne, kategorie uporządkowane i tradycyjnie na samym dole miara zgodności W Kendalla. Zaznaczymy poszczególne pary i może dołączymy wykres.
nie będę chciała pełnych obliczeń, dlatego że w momencie, kiedy zostałabym przy pełnych obliczeniach, dla każdej pary zostałyby podsumowane wartości rangowe i byłoby to dość dużo, dlatego że tych par mamy 7. Żeby tego tutaj już nie zawierać, ja odznaczę tą opcję. Poziom istotności standardowy, czyli 0,05. Najpierw analizowane zmienne, a następnie poniżej te najważniejsze dla nas informacje, czyli współczynnik zgodności Wukendala. Wynosi on 0,83, czyli ta zgodność jest dość duża, jest na pewno bliższa wartości 1 niż wartości 0. Niżej mamy współczynnik korelacji Spearmana, taki średni, to znaczy wyliczony dla wszystkich poszczególnych par pomiarów i dalej uśredniony. On też wynosi 0,81 w tym przypadku, więc korelacja też jest dosyć duża. Wartość statystyki testu z poprawką dla rang wiązanych. Co to oznacza? To oznacza tyle, że gdyby występowały rangi wiązane, to znaczy gdyby jakiś sędzia te same punkty przydzielił dla kilku par, to wówczas taka poprawka będzie wyliczana i nie musimy się martwić o to, że te kilka par ma tą samą punktację. Wówczas test również sobie z tym potrafi poradzić. I wartość P. Wartość P w teście jest mniejsza niż zadany poziom istotności, co oznacza, że współczynnik zgodności Wukendala jest istotny statystycznie. Istotny statystycznie, co oznacza w dalszym ciągu, że wybraliśmy hipotezę alternatywną. Jak będą wyglądały hipotezy? Zapiszmy w notatkach. Hipoteza zerowa będzie mówiła o tym, że ten współczynnik W Kendala jest równy 0, a hipoteza alternatywna będzie mówiła, że jest istotnie różny od 0, czyli że W Kendala jest istotnie różny od 0. A spójrzmy na naszą wartość P. Ponieważ nasza wartość P jest mniejsza niż 0,05, to oznacza, że wybieramy hipotezę alternatywną, że współczynnik W Kendala jest istotnie różny od 0. W naszym przypadku wynosi 0,83, jest istotnie większy niż wartość 0, a więc nasza zgodność jest silna. Również będzie silna w populacji, nie tylko dla tych par, które obserwujemy w tym miejscu, nie tylko dla naszych 6 par, ale generalnie oceny tych sędziów powinny być dość zgodne. Poniżej jeszcze znajduje się wykres, ponieważ taki wykres wybrałam, że chcę wykonać. Wykres zbudowany jest w ten sposób, że na osi X mamy poszczególnych sędziów, a na osi Y mamy rangi. I w momencie, kiedy wyglądałby nasz wykres w ten sposób, że dla każdej pary mielibyśmy taką linię prostą, nie przecinałyby się nasze linie, wówczas widzielibyśmy idealną zgodność ocen sędziowskich. Natomiast w naszym przypadku nie jest to tak idealnie. Niektóre linie nam tutaj się trochę rozbiegały, ale w dalszym ciągu pozostają na dość stabilnym poziomie, stąd ten wysoki współczynnik zgodności W Kendala. Dziękuję Państwu w tej chwili za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych prezentacji poświęconych badaniu zgodności.